To możemy oficjalnie zaczynać, także witam Państwa w nowym roku akademickim na naszym tradycyjnym seminarium. Dzisiaj mamy, ponieważ jest to pierwsze spotkanie, kilka punktów do omówienia. Każdy już dostał w wiadomości mailowej program dzisiejszego spotkania, tak więc no zaczniemy od punktu pierwszego, czyli od planu pracy. I myślę, że wzorem ubiegłego roku część zajęć będzie się odbywała, nawet może większość, online, jeśli nie macie nic przeciwko temu. Tak, w Google Plus. I myślę, że ta formuła już się sprawdziła, już tam dobrze wychodzi, większość osób nie ma problemu z logowaniem się. Tak więc jeśli jest powszechna zgoda, tutaj widzę, że jest, także możemy tą formułę kontynuować. To jest pierwsza rzecz. No i oczywiście, tak jak to na naszych spotkaniach wcześniejszych miało miejsce, każdy tutaj będzie przede wszystkim referował postępy ze swoich prac, przede wszystkim doktorskich, ale czasami też będą się pojawiać inne osoby, które myślę, że też będą się chciały z nami podzielić swoimi dokonaniami badawczymi, czyli tutaj właśnie kolega Radek, może ktoś jeszcze inny. I no, w związku z tym no, też chciałbym tutaj już dzisiaj usłyszeć, czy ktoś z Państwa w najbliższym czasie byłby gotów coś swojego zaprezentować. Czy to fragment pracy, jakiś rozdział, czy może jeszcze coś innego. Mogę zaprezentować to, co będę ogłaszała na konferencji Humanistyka Cyfrowa. Byłby dla mnie taki trening przed wystąpieniem na konferencji. Tylko obawiam się, że chyba nie wiem, czy my zdążymy. Czyli nie. Czyli właśnie, no właśnie tak. Jeśli pani będzie miała wystąpienie na konferencji, tak więc no myślę, że usłyszycie. Tak, zresztą konferencja będzie nagrywana, będzie transmitowana, więc nie będzie problemu z dostępem. Oczywiście, także tutaj myślę, że to i tak wszyscy się zapoznają. W takim razie może inne osoby, które już dzisiaj mają coś, czym by się chciały pochwalić. Ja na pewno jeszcze nie, bo ja teraz niedawno otwierałem przewód i mam pewne jakby przewartościowania, które muszę uwzględnić, więc ja bym na razie prosił, że z kolei ja nie właśnie w tej chwili, bo muszę teraz sobie pewne rzeczy ułożyć, czy tak powiem. Ja podobnie tak jak Ania tutaj pracuję nad wystąpieniem do tego zwrotu cyfrowego w humanistyce, także ja bardzo chętnie mogę, jakby coś było wcześniej. A następny seminarium jest za tydzień czy za dwa? No, tutaj z grafika wypadałoby, że za dwa tygodnie, bo będziemy tu już też. To będzie konferencja chyba, tak? Ja będę w Rzeszowie wtedy. Aha. To się chyba zgra z konferencją. To znaczy za dwa tygodnie jeszcze nie będzie konferencji. Nie, konferencja jest dalej. Za dwa tygodnie to właśnie, to myślę, że trzy jest zmieściło. Tak, konferencja jest za trzy. Tak no. Jeszcze mam takie pytanie po konferencji, czy w razie czego w ostatniej chwili gdzieś jeszcze zdążę coś podrzucić, bo w tej chwili jakoś nie miałem możliwości się tym zająć, może bym się w przeciągu najbliższych.